Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnej sesji, tak ważnej sesji, bo sesja jest 50, proszę Państwa, jubileuszowa. Szanowni Państwo, wpłynął do mnie wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Uzasadnienie tej sesji jest następujące, że powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest wprowadzenie zmian w budżecie wynikających z konieczności zapewnienia środków na działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko oraz Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach, a także zmiany w podziale środków PFRON w celu ich optymalnego i racjonalnego wykorzystania oraz zaspokojenia najbardziej niezbędnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że wniosek taki wpłynął, sesja została zwołana na dzisiaj. Wobec tego oficjalnie otwieram 50. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Materiały oczywiście wszyscy Państwo radni otrzymali, których serdecznie witam wszystkich radnych. Witam również wszystkich mieszkańców Bartoszyc, panów starostów, telewizję Bartsat. I musimy stwierdzić w tym momencie prawomocność obrad. Wobec tego bardzo proszę wszystkich radnych o kliknięcie zakładki kworum. Jeszcze czekamy na dwóch radnych. Chwileczkę poczekamy. Już jest pan doktor Szyszko, już się zalogował. Jeszcze pan Piotr Stopaj. No trudno, nie będziemy dłużej czekać. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji Rady Powiatu obecnych jest 16 radnych. Jeden radny jest nieobecny, może w międzyczasie się zaloguje, to wtedy będzie nas 17 pełny skład. Stwierdzam niniejszym, że Rada Powiatu może podejmować decyzje prawomocne i podejmować uchwały. Kolejny punkt to jest ustalenie porządku obrad. Porządek obrad został zaproponowany oczywiście przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego i wygląda on następująco. Otóż punkt pierwszy, otwarcie obrad 50. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, to już nastąpiło. Stwierdzenie prawomocności obrad, to jest punkt drugi, również to nastąpiło. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad, to w tej chwili trwa. I punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach A. zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Punkt B. Wprowadzenie zmian w uchwale 47/183/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2021 roku. I punkt piąty. Zamknięcie obrad sesji Rady Powiatu. Skoro już porządek obrad jest ustalony, to możemy przejść do podjęcia uchwał w sprawach. I pierwszą uchwałą, którą będziemy uchwalać, jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Przeczytam uchwałę.
Uchwała nr 50/230/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się plan wydatków powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. W paragrafie pierwszym wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 114 756 685 zł i 43 grosze. W tym wydatki bieżące w wysokości 86 786 695 zł i 28 groszy, a wydatki majątkowe w wysokości 27 970 190 zł i 15 groszy. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na kwotę 37 638 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, czyli nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 491 080 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała, która jest wszystkim radnym oczywiście znana, więc możemy przystąpić do głosowania. Zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Proszę kliknąć odpowiednią zakładkę. Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Zaraz o tym powiem. W międzyczasie, zanim tutaj czekamy na jeszcze dwóch radnych, to w międzyczasie powiem, bo tutaj padła taka uwaga od jednego z radnych, że porządek obrad nie był głosowany. Otóż porządek obrad w przypadku sesji zwołanej właśnie w tym trybie, w jakim zostało zwołane, czyli artykuł 15 ustęp 7, nie głosuje się w porządku obrad, ponieważ porządek obrad jest zaproponowany przez zarząd i tylko i wyłącznie zarząd może z tą sesję, porządek tej sesji zmienić. Dlatego w tym przypadku nie głosuje się porządku obrad, tak jak w przypadku normalnej sesji. Pan Przybysz Marcin dzwoni właśnie, że jest za, ale zrobił łączność. Alina coś przerwała. Tak, jeszcze pan radny Zbigniew Szyszka. Chwilę poczekamy. No trudno. W takim razie stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego, a już jest w porządku, Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 16 radnych za przyjęła uchwałę budżetową. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 50/231/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 47/183/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2021 roku.
Jest podana oczywiście odpowiednia podstawa prawna i uchwała, która jest dość długa, więc pozwolę sobie, że jej nie będę czytał. Ale wszystkim radnym jest oczywiście ta uchwała znana. Chodzi o to, żebyśmy mogli po prostu środki PFRON-owskie jeszcze wykorzystać, żeby one się nie zmarnowały i właśnie po to jest ta właśnie sesja między innymi. Także Szanowni Państwo, poddaję wobec tego tę uchwałę pod głosowanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Panów Radnych jest przeciw? A kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. W związku z tym, że już wyczerpaliśmy porządek obrad, za chwilę sesję zamknę. Powiem tylko w tej chwili krótki komunikat do radnych, żeby po tej sesji, żeby się nie wylogowywali, żeby zostali cały czas online, ponieważ zrobimy próbę nowych ustawień programu e-sesja. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam obrady 50. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję bardzo.